dziadków i lubię, i chodzę z nimi na spacer i lubię ich. Kocham moją babcię za to, że mi pozwala spać u niej. Wtedy jest fajnie. I co wtedy razem z babcią robicie? Uczymy się pisać, jeszcze pisać literek i robić ślacz. A ja nie mam dziadków. Nie. Ale mam babcie dwie. I co z nimi robisz? Jak najbardziej lubisz spędzać czas ze swoimi babciami? Że z nimi się... że babcia jedna mnie przytula, a druga też mnie przytula. Idę z babcią na spacer i gram w gry w planszowe z nią i oglądam telewizję. Wnuczkę mamy. Niecałe 3-latka ma, chodzi do pierwszej grupy, do krasnali. Tak. Dumni są państwo. Oczywiście, kochana, taka jest ja. Bardzo zadowoleni jesteśmy, że zostaliśmy zaproszeni w ogóle, nie? Wnuczka przyniosła zaproszenie dla babci, dla dziadka i dlatego jesteśmy tutaj. Zupełnie się podchodzi inaczej właśnie do wnuków. Wnuków się bardziej kocha, bardziej się rozpieszcza. Swoim dzieciom się przykręca śrubkę zawsze. Babcia ukochana była prawie jak... prawie. Moja mama druga. No, takie... Była surowa, czy raczej właśnie wyrozumiała? Nie, wszystko wyrozumiała, bez nerwów. My bałaganiliśmy, babcia pomagała. Zgubiło się coś, babcia to ty zgubiłaś. Babcia poszukała, powie, oj. Także babcia była anioł. Nie widzę w ogóle wnucząt, wie pan. Jednego tu mam w Kaliszu, to przychodzi raz kiedyś. Na wakacje wiele miejsc mnie zabierają, nadawają różne jakieś słodycze, no i wspierają mnie. To były takie czasy, że wielodzietna jakby rodzina i pokoleniowa, także babcia, dziadek pomagali jakby też nas wychowywać, więc mam bardzo miłe wspomnienia. Do moich właśnie się wybieramy.